Dobrze, mamy nagrywanie. To już teraz witam oficjalnie panie bardzo serdecznie. Sprawdzę tylko, czy absolutnie nie pomijam jakiegoś pana, ale chyba nie. Jesteśmy dzisiaj w babskim gronie. Witam serdecznie na drugim z cyklu 6 webinariów. Ja się nazywam Sylwia Korycka-Fortuna. Jestem doradcą edukacyjnym i doradcą zawodowym, ale też pracuję coachingowo z klientami, szczególnie tymi doświadczonymi na rynku pracy. Okazuje się, że jest to bardzo przydatna umiejętność i kompetencja. Sama też, nie wiem, czy Państwo mieli okazję kiedykolwiek być na jednym z moich webinariów, dokonałam takiego przewrotu w swoim życiu zawodowym. Więc dzisiaj w kontekście tematu, z którym się będziemy mierzyć, o, są nowe osoby, więc będę je dodawać. W kontekście tematu chcę się podzielić trochę swoim doświadczeniem w pracy z klientami, a trochę opowiedzieć o swoim doświadczeniu związanym właśnie z taką pracą doradczą albo coachingową z gronem osób, które już jakiś czas, czasami nawet z sukcesami, funkcjonują na tym rynku pracy. Chciałabym tylko prosić o potwierdzenie, czy mnie dobrze słychać, bo ja słyszę jakieś trzaski i nie jestem przekonana. Mogą Państwo pisać na czacie. Dobrze słychać, świetnie. Pani Ewo, bardzo dziękuję, i Pani Urszulo, i Pani Stanisławo, świetnie. Wobec tego zaczynamy. Zaczynamy i oczywiście, tak jak wspominałam, będę tutaj sprawdzać czat. Dziękuję bardzo, Pani Alino. Tak jak wspominałam, spotykamy się tutaj dzięki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Europass. Tylko ktoś ma nie wyciszony mikrofon. Chyba już jest OK. Widzę, że zbiera się całkiem fajna grupa. Europass, czyli narzędzie do tworzenia kompletnego profilu zawodowego online. Dzisiaj na rynku pracy, nie mając dokumentów online, nie funkcjonując online, po prostu znaleźć pracę jest bardzo, bardzo trudno, więc Europass tutaj wychodzi naprzeciw. Cała funkcjonalność związana z Europassem jest oczywiście zupełnie bezpłatna. Jest za to dostępna aż w 29 językach. Chyba muszę wszystkich wyciszyć, niestety. Przepraszam, ale muszę Państwa wszystkich wyciszyć, dlatego że ktoś odszedł od komputera i zapomniał tego zrobić. Ale na czacie będę wszystko teraz czytać. Więc wykorzystanie funkcjonalności Europassu jest bardzo proste, bardzo intuicyjne, no i serdecznie do niego zachęcam, żeby sprawdzić na własnej skórze, jak to działa, zanim będziemy odsyłać tam naszych klientów. W dwóch słowach dosłownie, co można zrobić na Europassie: stworzyć swój kompletny profil zawodowy, no, który służy takiej cyfrowej prezentacji naszych umiejętności, przede wszystkim naszego doświadczenia, naszych kwalifikacji, wykształcenia, kompetencji. Jeśli mamy profil, to dosłownie za pomocą paru kliknięć myszką jesteśmy w stanie stworzyć swoje CV albo list motywacyjny i zapisać go w bazie, albo pobrać do wykorzystania podczas procesu szukania pracy. Można też takie CV zawiesić w największej europejskiej bazie ofert, jakim jest Europass. Pani Ania nie słyszy. Czy to tylko kłopot u Pani Ani, czy Państwo mnie słyszą? Słyszymy. Pani Aniu, obawiam się, że to może być kłopot u Pani, niestety, bo wszyscy pozostali słyszą.
Może proszę zrestartować komputer. Ja tutaj będę co chwila sprawdzać, czy ktoś nowy próbuje się dostać do grupy. Wracając do Europassu, oprócz listu motywacyjnego i zawieszenia naszego CV w tej bazie ogłoszeń europejskich, więc dla wszystkich, którzy są zainteresowani poszukiwaniem pracy na rynku europejskim, to jest absolutnie miejsce numer jeden, do którego powinniśmy się udać. Są możliwe również cyfrowe poświadczenia, po to tylko, żeby w sposób zunifikowany opisać nasze kwalifikacje, kursy specjalistyczne, które kończymy, tak żeby rekruter, niezależnie od tego, czy funkcjonuje w Polsce, czy w innym kraju, był w stanie zdiagnozować, jakich kompetencji dany kurs nas nauczył oraz porównać te kompetencje na przykład z osobą, która skończyła inny kurs w innym kraju. Więc serdecznie tutaj zachęcam, ten profil zawodowy, jak jest już określony, to system automatycznie podpowiada nam, jakie kompetencje możemy jeszcze uzupełnić, jaka oferta szkoleń byłaby dla nas dobra po to, żeby stale podnosić swoje kwalifikacje. Pani Aniu, widzę, że się udało połączyć, więc już chyba się słyszymy. Dobrze, pani Iza do nas dociera, więc mamy w tej chwili 20-25 osób i jesteśmy dalej w damskim gronie. To tyle tytułem wstępu. I mam do Państwa takie pytanie. Jeśli Państwo pracują z dorosłym klientem, z doświadczonym klientem, a zakładam, że tak jest, skoro się tutaj spotykamy, to chciałam zapytać, w jakich sytuacjach życiowych, czyli z jakim kłopotem, z jakim wyzwaniem, z jakim problemem zgłaszają się do Państwa klienci? Co mówią? Po co przychodzą do doradcy zawodowego? Będę bardzo zobowiązana za odpowiedź na czacie. Taki dorosły klient, który ma już jakieś doświadczenie na swojej drodze. Gorąco zachęcam do udzielania odpowiedzi. Przed podjęciem pracy, aby napisać dokumenty aplikacyjne, absolutnie. Przed poszukiwaniem pracy, aby mieć dokumenty, czyli zgłaszają się do nas po to, żebyśmy napisali dokumenty. Będę mówić o dokumentach aplikacyjnych, właściwie głównie o CV, we wtorek. Nagła utraty pracy, w której już ktoś lata pracował. Oczywiście, czyli taka interwencja, coś się dzieje złego i jest interwencja. Redukcje, restrukturyzacje, brak motywacji, wypalenie, outplacement, awans. Tak, pani Urszula, tutaj pani wyczerpała temat. Do pośrednika pracy głównie w poszukiwaniu pracy. Dokładnie. Dzisiaj będziemy mówić, czym się trochę różni doradztwo zawodowe od pośrednictwa pracy. Straciłem pracę, jestem już stary, co robić ze sobą? No tak, tutaj dwa problemy, pani Dorota. To, że jesteśmy obecnie bez pracy, ale też od razu w takiej wypowiedzi widać utratę poczucia własnej wartości. Jestem już stary, prawda? Jak myślę o sobie w takiej perspektywie braku, no to jest bardzo trudno wyjść z inicjatywą i zacząć działać po to, żeby tę pracę zdobyć. Pani Dorota pisze, zmiana pracy, poszukiwanie pracy. Absolutnie, tutaj pani Dorota, bardzo dziękuję, wspaniale podsumowała to, z czym się zgłaszają do doradców, do pośredników pracy klienci. A mianowicie, można by było to określić jednym sformułowaniem. Ci klienci zawsze poszukują zmiany. I ta zmiana jest im potrzebna. Właściwie, jakby nie patrzeć, to zmiana jest to jedyna rzecz, która dokonuje się właściwie ciągle. Trudności, pani Elżbieta jeszcze pisze, w szybko rozwijającej się technologii. Oczywiście, i tej technologii, która wypiera niektóre zawody. Wracając do zmiany, ze zmianą mamy dzisiaj do czynienia nie tylko w życiu zawodowym, ale również w życiu prywatnym. I ta zmiana, która się dokonuje, powoduje, że musimy się zachowywać aktywnie i albo się do niej dostosować, albo ją świadomie zignorować. I obojętnie, który z tych sposobów reagowania na zmianę obierzemy, to i tak nie wykluczymy tego, że ta zmiana będzie nas dotyczyć. Czyli klienci przychodzą do nas, bo pragną jakiejś zmiany i albo nie wiedzą jakiej,
albo nie wiedzą, jak ją przeprowadzić, albo jak ją szybko przeprowadzić, tak żeby wrócić do starego sposobu działania i status quo. A nawet jeśli klienci chcą utrzymać status quo, czyli na przykład utrzymać się na danym stanowisku albo w branży, to i tak muszą być otwarci na zmianę, czyli na przykład na zdobywanie nowych kwalifikacji. Tutaj chcę się z Państwem podzielić cytatem z włoskiego poety, pisarza. Jeśli chcecie, aby sytuacja pozostała taka, jaka jest, sytuacja musi się zmienić. Dlaczego tak jest? Ponieważ nawet jeśli nie zmienia się to, co robimy, to zmienia się otoczenie, czyli kontekst, w którym działamy. No, tym kontekstem dla nas w doradztwie zawodowym jest oczywiście szybko zmieniający się rynek pracy, który wymaga od nas nowych kompetencji. Szczególnie tutaj jest mowa o kompetencjach cyfrowych. I nawet jeśli nie zajmujemy się pracą w branży IT, to te kompetencje cyfrowe są nam bardzo, bardzo potrzebne, chociażby nauczyciele to poznali podczas COVID-u. Właściwie wszyscy mieli przyspieszoną edukację w ramach kompetencji cyfrowych. Ta zmiana czasami przy tym zmieniającym się rynku pracy może oznaczać konieczność przekwalifikowania się i zdobycia nowego zawodu. I niektóre źródła dotyczące prognoz, jeśli chodzi o rynek zawodowy na przyszłość, są dość brutalne, bo mówią nawet o tym, że w ciągu życia dzisiejsze młode pokolenie będzie musiało zmieniać zawód aż 7 razy. 7 razy to jest naprawdę bardzo duża liczba, duże zaangażowanie właśnie w zdobywaniu nowych kompetencji i w przekwalifikowanie się. Czasami ta zmiana może dotyczyć węższego specjalizowania się, a czasami, jeśli to jest zawód, któremu grozi wyparcie przez automatyzację, trzeba dokonać tej zmiany o 180 stopni. No i teraz, jakie my mamy zmiany, patrząc w kontekście zawodowym? Wiedząc, że ona jest absolutnie nieunikniona, to do zmiany możemy podejść na dwa sposoby. Albo ona po prostu nam się jawi jak na jeden z dwóch sposobów. Albo zmiana może być narzucona, albo dobrowolna. Pytanie do Państwa na czacie. Przykład takiej zmiany narzuconej, już to dzisiaj wymienialiśmy. Jakie znają Państwo rodzaj takiej narzuconej zmiany, takiej najbardziej popularnej, z którymi się nasi klienci mierzą? Co to może być? Co jest zazwyczaj? Redukcja etatów, dokładnie, czyli tracimy pracę. Dziękuję Pani Arleto. Redukcja etatów, ale co jeszcze? Albo może być wypadek, oczywiście, czyli trochę niemożliwość wykonywania starej pracy. Stan zdrowia, oczywiście. Czasami może być też zwolnienie z pracy bez likwidacji etatów, czyli to, że się na przykład nie sprawdzamy na danym stanowisku i pracodawca decyduje się rozwiązać z nami umowę o pracę. Taką zmianą narzuconą może być też zmiana miejsca zamieszkania, gdzie no po prostu, nie wiem, musimy się przeprowadzić, w związku z tym musimy zmienić pracę, bo nie jest to praca zdalna. To są właśnie te przykłady zmiany narzuconej. Natomiast zmiana dobrowolna, przykłady zmian dobrowolnych. Czy przychodzą do Państwa klienci, którzy chcą przeprowadzić zmianę dobrowolną? Co to może być? Co oni wtedy zgłaszają? O, nowy szef. Nie wiadomo, czy to dobrowolna, czy wymuszona, Pani Doroto. Zarobki, absolutnie, czyli chęć zarabiania większych pieniędzy. To jest bardzo częsta kwestia, która jest zgłaszana do pracy. Co jeszcze? Co jeszcze może być? Przychodzi Państwu coś do głowy?
Chęć rozwoju, absolutnie. No i tutaj duża rola, żeby uświadomić, że zazwyczaj wzrost zarobków idzie w parze z chęcią rozwoju. A zdarzają się tacy klienci, którzy się skupiają tylko na tej pierwszej kwestii. Wypalenie zawodowe, absolutnie tak. I tutaj właśnie trudno jest mi uplasować osobiście to wypalenie zawodowe, czy ono jest zmianą narzuconą, czy dobrowolną, bo no, na początku wydaje się zmianą dobrowolną, natomiast też ten dyskomfort, który przeżywamy w pracy, każdego dnia powoduje, że my musimy się trochę zmuszać do pracy, której nie chcemy wykonywać, więc to jest trochę pomiędzy zmianą narzuconą i dobrowolną. I problemy komunikacyjne, uzyskanie uzupełniających kwalifikacji, absolutnie tak, czyli zmiana ścieżki kariery, awans, chęć rozwoju, jakakolwiek, czy finansowa, czy stanowiskowa, jest tą zmianą dobrowolną. Amerykański biznesmen i pisarz Jack Welch powiedział kiedyś tak: dokonaj zmiany, zanim będziesz musiał. No właśnie, tutaj pytanie do Państwa. Jak Państwo myślą, albo jak wygląda Państwa doświadczenie, która z tych zmian jest trudniejsza do wdrożenia? Czy ta narzucona, czy ta dobrowolna? Która jest trudniejsza? Do wdrożenia, tak żeby jej dokonać. Narzucona, bo tutaj jesteśmy, zaraz sobie o niej porozmawiamy. Po prostu musimy ją wdrożyć. Czasami bywa trudna narzucona zmiana, natomiast my zazwyczaj wolimy ten rodzaj zmiany, nad którą mamy jakąkolwiek kontrolę. Czyli tą zmianę dobrowolną, bo to daje nam komfort pracy i klientowi daje komfort pracy i nam jako osobom, które wspierają tą zmianę. No i przyjrzyjmy się temu tematowi. Pani Doroto, bardzo tutaj dziękuję. Dobrowolna jest trudniejsza. Która z tych zmian jest trudniejsza do wdrożenia? Bo w zależności od tego, przez jaką zmianę, czy dobrowolną, czy narzuconą, przechodzi nasz klient, to my musimy trochę inaczej dobrać strategię działania z tym klientem, trochę inaczej zaplanować strategię pracy. Dobrze, jest z nami pierwszy pan, Konrad do nas dołącza. No właśnie, przejdźmy do zmiany narzuconej. Z czym się wiąże zmiana narzucona? Stres i presja czasu, szczególnie wtedy, kiedy mamy problemy finansowe. Czyli tutaj zazwyczaj się to wiąże z takim dążeniem do przywrócenia statusu, jaki był, zanim zmiana się dokonała. Często się pojawia taka kwestia szybko. No i to oczywiście może się wiązać zwyczajnie z brakiem środków do życia, więc trudno się dziwić, że ona jest stresująca i że działamy wtedy pod presją. I jak działamy pod presją, to bardzo często ta zmiana narzucona wiąże się z tym, że obniżamy wymagania i mamy tendencję do celowania w oferty poniżej swojego potencjału albo za niższe pieniądze. Tak się dzieje, bo no, ten niepokój, który budzi w nas zmiana narzucona, powoduje, że chcemy po prostu poczuć się bezpiecznie i to jest absolutnie kwestia nadrzędna. Zależy nam oczywiście na szybkim efekcie, więc nie myślimy tutaj w perspektywie, co będzie za 10 lat, tylko co będzie jutro, więc to nastawienie jest bardziej krótkoterminowe. No i stres, w którym funkcjonujemy w tej zmianie narzuconej, bardzo często wpływa na takie zawężenie naszej świadomości, na naszej uważności. Więc tutaj możemy też nie dostrzegać różnych opcji, które pojawiają się wokół nas. Ktoś kiedyś powiedział, że nie ma sensu dyskutować o rozwoju z osobami, które są głodne. I to jest dokładnie tak samo, że nie będziemy robić analizy ścieżek rozwoju dla tej osoby, tylko jej trzeba bardzo szybko pomóc. Ale co to oznacza? Jeśli chodzi o samo dokonanie zmiany narzuconej, mamy szybszy efekt najczęściej. Dlaczego? Dlatego, że no, klientowi zależy na tym, żeby podjął szybko pracę. Ma większą determinację do tego, żeby działać z doradcą zawodowym, ale też działać samodzielnie i właściwie
cała jego uwaga jest skupiona na dostrzeganiu szans na to, żeby się gdzieś zatrudnić. Jest też większa elastyczność, czyli jesteśmy tutaj bardziej skłonni na to, żeby wybrać pracę na przykład z gorszym dojazdem albo właśnie, tak jak powiedziałam, z niższym wynagrodzeniem. No właśnie i to rodzi tą skłonność do poświęceń. Ja osobiście nie spotkałam się z bardziej zdeterminowaną do szybkiego działania grupą osób niż ci, którzy właśnie mają do czynienia ze zmianą narzuconą i jeszcze dodatkowo kończą im się po prostu pieniądze na przetrwanie. To jest najbardziej zdeterminowana grupa do tego, żeby tej zmiany dokonać i ją wprowadzić w życie. I tutaj świetną strategią pracy z taką grupą zazwyczaj jest właśnie to pośrednictwo pracy, czyli tutaj klient najbardziej potrzebuje skojarzenia go z rynkiem pracy i z pracodawcą. No i co my tutaj robimy? Badamy, jaki klient ma zasoby, czym dysponuje, gdzie jest jego potencjał, jakie ma wyjątkowe umiejętności. Następnie badamy rynek pracy, co obecnie jest poszukiwane na rynku pracy, które branże zatrudniają i próbujemy odpowiedzieć na te realne potrzeby za pomocą zasobów, jakie dysponujemy, czyli zderzamy umiejętności klienta z tym, co się dzieje na rynku pracy. No i potem już pozostaje nam aktywne penetrowanie wolnych miejsc pracy albo kreowanie nowych. To też jest bardzo skuteczna metoda, żeby nie tylko odpowiadać na ogłoszenia o pracę, ale również wykazać się tutaj taką proaktywnością i pytać pracodawców o możliwość zatrudnienia. No i oczywiście udzielanie porad zawodowych, w tym przygotowanie odpowiednich dokumentów aplikacyjnych. Oczywiście w tej kolejności, bo dzisiaj te dokumenty aplikacyjne przygotowujemy pod konkretną charakterystykę pracy i będę o tym dużo mówiła we wtorek, więc najpierw zdecydowanie musimy zbadać te zasoby i zbadać wymagania rynku pracy. Zmiana dobrowolna, czyli ten drugi rodzaj zmiany, no to jest zmiana, która jest zaplanowana albo permanentnie w fazie planowania, no bo tutaj zazwyczaj mamy tą opcję B, czyli pracę, którą aktualnie wykonujemy. Ta zmiana dobrowolna zazwyczaj odbywa się bardziej na własnych warunkach, czyli ja tutaj decyduję, w którym kierunku chcę pójść, gdzie są moje warunki brzegowe, więc te negocjacje dotyczące zmiany dobrowolnej są zazwyczaj twarde. To też potwierdza fakt, że osoby, które na przykład są rekrutowane przez headhunterów do nowych miejsc pracy, które wcale specjalnie nie szukają pracy, są bardziej skuteczne podczas rozmów kwalifikacyjnych, bo są w stanie wynegocjować dla siebie lepsze warunki pracy, w tym lepsze pensje, ale to też powoduje mniejszy stres. Mniej im zależy na tym, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, to znaczy może nie z jak najlepszej strony, ale mniej się stresują efektem tej rozmowy kwalifikacyjnej. Ale często ta zmiana dobrowolna zaczyna się od nie wiem. W związku z tym te zmiany bywają odkładane w czasie i ten czas się wydłuża w nieskończoność. Przez to, że jest odkładana w czasie, niewiele z nich się udaje, bo tracimy trochę motywację do takiej zmiany, która jest długoterminowo rozłożona w czasie. Nie widzimy efektów swoich działań, więc też poddajemy w wątpliwość, czy to jest dobry kierunek. Ta zmiana wymaga ogromnego zaangażowania ze strony osoby, która chce dokonać tej zmiany. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że najczęściej zależy nam na odmianie życia, ale bez ponoszenia kosztów i wysiłku związanego z tym procesem. Wiele osób ma takie przekonanie, że samo pragnienie celu i chęci tutaj, by osiągnąć cel, są wystarczające, żeby go osiągnąć. Mówi się nawet, że chcieć to móc.
Niestety nie zawsze się tak dzieje, a w kontekście zmiany zawodowej, szczególnie takiej dużej związanej z przekwalifikowaniem, śmiem twierdzić, że nie dzieje się prawie nigdy. I tutaj ludzie bardzo często do nas przychodzą i mówią: tak, ja chcę zmiany. I z jednej strony absolutnie chcą tej zmiany, ale nie chcą sami siebie zmienić. Einstein kiedyś powiedział, że szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać innego efektu, a my chcemy, żeby zmiana przeszła sama z siebie i żeby spadła do nas z nieba. Musimy zmienić swoje zachowanie, żeby osiągnąć nieco inny efekt. Tutaj dołączę panią Ilonę. Natomiast zmienianie siebie wymaga już wysiłku, wymaga tego zaangażowania. Dlatego też często, mimo że deklarujemy chęć zmiany, nie podejmujemy działania albo szybko rezygnujemy, bo okazuje się, że droga do tego upragnionego celu nie jest tak przyjemna i krótka, jak nam się wydawało, że będzie. W związku z tym nie tylko chęci dokonania zmiany są nam potrzebne, ale też bardzo ważna jest wytrwałość, umiejętność dyscyplinowania się, panowania nad swoimi pokusami, wytrwałego i konsekwentnego realizowania swojego działania. I bardzo często doradca zawodowy jest tą osobą, która dyscyplinuje w ten sposób klienta. Jaka droga tutaj się najlepiej sprawdza? No tutaj się sprawdza najlepiej takie z prawdziwego zdarzenia doradztwo zawodowe czy coaching kariery, które jest całym procesem wspierania ludzi w osiąganiu celu. A celem doradztwa zawodowego i coachingu kariery jest przede wszystkim lepsze zrozumienie siebie samego w odniesieniu do i rodzaju pracy, ale też środowiska pracy, w odniesieniu na przykład do wyboru właściwego zawodu albo wyboru właściwego miejsca zatrudnienia. Co jeszcze jest elementem doradztwa zawodowego czy coachingu kariery? Wyznaczanie kierunku. Zanim zarysujemy plan działania, bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, w którym kierunku zmierzamy. Wspólne przygotowanie wraz z klientem strategii szukania pracy, określenie jej w czasie, czy też zastanawienie się, jakich zasobów nam potrzeba, aby móc tą zmianę przeprowadzić. Na przykład poduszka finansowa na pół roku. Być może zmiana, którą chcemy przeprowadzić, wymaga od nas albo nie pracowania przez jakiś czas, albo nie generowania przychodów przez jakiś czas, jeśli ktoś na przykład ma w planach otwarcie własnej działalności. Albo zmiany ścieżki kariery w taki sposób, że ja po prostu z człowieka doświadczonego nagle będę tym, który ma mało doświadczenia, w związku z czym jest absolutnie naturalnym, że będę zarabiał mniej. Bardzo często się z tym spotykam, że ktoś chce zmienić pracę, chce wyjść ze sprzedaży, to bardzo często słyszę, i chce wejść w nową kategorię, w nową branżę, w nową kategorię obowiązków, natomiast nie jest w stanie zejść nawet o drobne 1000 zł ze swojej pensji. I tak się właśnie nie da. I tutaj trzeba ludzi uświadamiać, że taką zmianę trzeba zaplanować, chociażby konstruując swoją poduszkę finansową na ten okres przejściowy. I ostatni punkt związany z doradztwem zawodowym i coachingiem kariery, niestety w doradztwie bardzo często pomijany, motywacja i inspiracja do przeprowadzenia zmiany. Tutaj będę się chciała dzisiaj w ramach naszego spotkania i w dalszej części wykazać, że to jest bardzo ważny element, który w przypadku tej zmiany dobrowolnej wpływa na to, czy my zmianę przeprowadzamy z sukcesem, czy nie. Czyli czy ona się dokonuje, czy po prostu grzęźnie na jakimś etapie i nie wprowadzamy jej w życie. W jaki sposób rozpoznać, w którym miejscu jest klient i z jaką zmianą się zmaga i pod ten stan zaprojektować nasze działania? No tutaj bardzo pomaga aktywne słuchanie, które też jest dobrą umiejętnością coachingową, które pozwala nam też stwierdzić, na jakim poziomie zagubienia
i takiego nie wiem, co robić, jest nasz klient. I ja tutaj się starałam wyodrębnić i skatalogować wszystkie możliwe scenariusze, z jakimi kiedykolwiek się spotkałam w praktyce doradztwa zawodowego czy coachingu kariery. I pierwszym takim poziomem jest właśnie coś, co jest najczęściej kojarzone z tą zmianą wymuszoną. Muszę mieć pracę i szybko ją zdobyć. Czyli to jest ta zmiana narzucona. Druga kategoria i druga strategia działania temu przyporządkowana to jest chcę zmiany, ale nie wiem na co. Bardzo często występujące u osób, które trochę się już mierzą z opcją wypalenia zawodowego, które mówią, jakbym wiedział, co bym chciał robić, to na pewno bym już zrobił, ale nie wiem. To jest scenariusz właśnie, który bardzo często prowadzi do spadku zaangażowania w aktualnej pracy i naraża nas na mierzenie się z sytuacją zmiany wymuszonej, no bo może nie prędko, natomiast pracodawcy taki brak zaangażowania zauważają. No i właśnie, może temu również towarzyszyć wypalenie zawodowe. Trzecia kategoria to jest nie wiem, co mam wybrać, czyli tutaj już rysują się jakieś możliwości, ale nie wiem dokładnie, w którą mam pójść stronę. Czwarta kategoria, wiem jaka zmiana, ale nie wiem jak jej dokonać, czyli tutaj już widać, że klient potrzebuje naszego wsparcia, by ułożyć konkretnie strategię działania. Piąta kategoria, najtrudniejsza, ale też najwspanialsza w mojej ocenie w pracy z klientem, gdzie ta motywacja, inspiracja i zaangażowanie z naszej strony jest bardzo ważne. Wiem jaka zmiana i wiem jak jej dokonać, ale coś powoduje, że tego nie robię. No właśnie. Prześledźmy sobie charakterystykę tych pięciu etapów i stylów pracy, jakie możemy do tego dopasować, by działać skutecznie i skutecznie wspierać naszych klientów właśnie na tej drodze zmiany. Czyli pierwsza, muszę i szybko. To oczywiście jest zmiana narzucona, której celem jest utrzymanie stabilności albo wręcz powrót do stabilności. Czyli tutaj pracujemy głównie na zasobach, które już są. Określamy potencjał, czasami mobilizujemy do działania, a czasami wręcz ściągamy na ziemię. To jest właśnie ten przypadek, z którym ja wielokrotnie miałam do czynienia. Czyli na przykład klient, który traci wysokie stanowisko w korporacji. To wysokie stanowisko jest związane z całą masą benefitów, między innymi też z bardzo wysokim wynagrodzeniem. Więc z jednej strony taka osoba musi znaleźć pracę szybko, ale absolutnie nie chce zejść z wymagań. Nawet jak się pojawiają jakieś oferty pracy, to nie interesuje tą osobę ani wejście na trochę niższy poziom stanowiskowy, albo na niższy poziom wynagrodzenia. No i to powoduje, że może i ta zmiana nastąpi, ale na pewno nie szybko, więc tutaj znowu trzeba klientowi to uświadamiać, co jest ważniejsze, co jest dla niego wartością, czy on rzeczywiście musi tą zmianę dokonać szybko. Następnie szukamy branż, które, no najlepiej tych, które aktualnie rosną i zatrudniają, no bo tam jest największe prawdopodobieństwo, że szybko znajdziemy pracę. Szukamy ogłoszeń, ale też korzystamy z bezpośredniego kontaktu z pracodawcami i oczywiście najlepiej, aby ten kontakt był inicjowany przez naszego klienta, co możemy wspólnie zaplanować. Przygotowujemy, wiedząc już, w co będziemy celować, dokumenty aplikacyjne, sprofilowane, odpowiadające na zapotrzebowanie branży, ale też odpowiadające na charakter stanowiska. Nasze wsparcie również będzie tutaj polegało na przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej i o tym już mówiłam na jednej z poprzednich serii webinariów, więc tutaj tylko dodam, że nacisk na słowo przygotowanie, bo to, co pokazują badania, że no, blisko 90% osób chodzi na rozmowy nieprzygotowane, czyli nie zdobywają informacji na temat pracodawców, na temat osoby, z którą się spotykają, na temat stanowiska i zakresu obowiązków, w którym
No, starają się o pracę, więc to przygotowanie jest ogromnie, ogromnie ważną kwestią. No i też musimy sobie zdawać sprawę, że jak ktoś musi szybko, to tutaj kwestia radzenia sobie ze stresem i opanowania stresu podczas rozmowy kwalifikacyjnej będzie też ogromnie istotna. Efekt, jakiego się tutaj klient spodziewa, to szybkie znalezienie pracy, więc my też tutaj zazwyczaj działamy szybko. Druga kategoria to jest nie wiem na co mam zmienić. Bardzo częsty przypadek, pragnę zmiany, ale nie wiem, w którym ta zmiana ma nastąpić kierunku, więc tutaj absolutnie dobrym podejściem jest proces coachingowy albo wykonanie diagnozy za pomocą testów. Właściwie w moim przypadku jest tak, że klienci sami decydują, którą drogę wybierają. Niektórzy wybierają diagnozę, bo ona jest na przykład szybsza niż cały proces coachingowy, który jest rozłożony w czasie. Są też osoby, które nie znoszą testów i testowania, ale też pragną takiego wsparcia i rozmowy człowieka z człowiekiem. I one wtedy wybierają proces coachingowy. Obie te strategie mają ten sam cel. I tym celem jest rozszerzenie perspektywy klienta, by zbudować jego samoświadomość, czego ten klient chce właściwie. Aby pomysł, który wypracujemy, był osadzony w realiach, musimy to zderzyć następnie z rynkiem pracy. Na przykład możemy sobie wypracować pomysł związany z pracą możliwą w kurortach, na przykład nadmorskich, a mieszkać w Warszawie. No i wtedy będzie to trudne do zrealizowania. No i tutaj trzeba zaadresować taki temat, jakim jest na przykład relokacja w poszukiwaniu pracy. To jest też proces, który warto zakończyć konkretem. Takim konkretem w postaci jasno określonego celu. Może być to cel określony metodologią SMART, i ja też o tym mówiłam na jednym z poprzednich webinarów, gdzie mówiliśmy, w jaki sposób określić cel w doradztwie zawodowym. Więc tutaj tylko przypomnę dosłownie w kilku punktach. Właściwie ja dążę do tego, żeby klient zakończył proces coachingowy z takim uzupełnionym zdaniem. Na przykład w ciągu roku chcę być pracownikiem średniej firmy w branży informatycznej na stanowisku project managera, zarabiając 8 tysięcy brutto. Bo jestem. To jest ważne, żeby sobie tutaj uświadomić, dlaczego miałby się ten scenariusz zrealizować. Więc czy jestem doświadczony, czy mam skończone odpowiednie kursy i kwalifikacje, czy dlatego, że dobrze dogaduję się na przykład z ludźmi, co jest bardzo ważne w tym stanowisku project managera. To takie uświadomienie sobie i to ostatni element, bo jestem, też bardzo pomaga w negocjacjach, bo wiemy wtedy, jaką wartość wnosimy do firmy. I to jest scenariusz, który ma nas doprowadzić do tego, że klient już wie, czego chce. Oczywiście niektórzy klienci chcą na tym poprzestać, inni potrzebują jeszcze wsparcia w procesie wdrażania tej zmiany. I tutaj możemy do tego dobudować cegiełkę numer 4. Natomiast zanim przejdziemy do tej cegiełki numer 4, to jest jeszcze cegiełka numer 3, trzecia opcja. Ta opcja trzecia jest odrobinę podobna do poprzedniej, ale odrobinę łatwiejsza do wdrożenia, bo chcę zmiany i mam już jakieś opcje i nie wiem, którą wybrać. I tutaj też bardzo dobrze sprawdza się proces coachingowy albo wykonanie jakiejś autodiagnozy za pomocą testów, po to, by zwiększyć tą samoświadomość. Bardzo ważna kwestia to jest określenie wartości. Jeśli znam siebie, mam jakąś wizję i wiem, co jest dla mnie ważne, to przez ten pryzmat dokonuję wyboru. Tu robię balans w oparciu o moje wartości, w której pracy będę w stanie bardziej się spełniać, jeśli to jest dla mnie ważne, w której lepiej wykorzystam swoje umiejętności, albo która da mi balans moich wartości, na przykład taki komfort prowadzenia życia rodzinnego, bo jest to praca ściśle określona i w godzinach pracy.
Następnie, jak już mamy określone te wartości, łatwo jest zrobić tak zwany konkurs ofert pod kątem parametrów, które są dla nas ważne. I zazwyczaj to daje nam odpowiedź. Bez tego, jak wybieramy oferty pracy? Zazwyczaj porównujemy pensję, porównujemy stanowisko albo jakąś bliżej nieokreśloną perspektywę rozwoju i kropka, przy czym ta trzecia rzecz wchodzi w grę najrzadziej. Najczęściej jest to stanowisko i pensja. A to, co się okazuje, że jest dla nas ważne, na przykład stabilność albo atmosfera pracy, albo elastyczne godziny pracy, gdzieś tam pozostaje w tle nieuświadomione. Więc tutaj bardzo ważne jest, żeby to uświadomić klientowi i pod tym kątem dokonywać wyboru. Jeśli mamy kilka opcji do wyboru, to bardzo dobrze się sprawdzają takie techniki coachingowe związane z przyjmowaniem perspektywy, czyli tutaj tak jakby stawiamy klienta we wszystkich scenariuszach, nad którymi się zastanawia i próbujemy, żeby się odnalazł tak, jakby one się dokonały i przyglądamy się jego emocjom. To jest naprawdę niesamowite, ile przejście przez takie scenariusze jest w stanie odsłonić i przed nami, ale też przed klientem, że gdzieś tam klient ma poczucie, że w danej opcji będzie na przykład dla niego to praca z wysokim stresem. Więc tutaj badamy emocje i zazwyczaj przy takiej strategii działania klient powinien już wiedzieć, co ma wybrać. Czwarta strategia, ja tylko zerknę na zegarek, dobrze, mamy dużo czasu. Wiem co, ale nie wiem jak. Czyli to jest ten scenariusz, który bardzo dobrze łączy się z opcją 2, kiedy pozwalamy się klientowi skupić na tym i dowiedzieć, czego właściwie chce od życia zawodowego. Jeśli ten pierwszy etap nie jest przygotowywany z naszym wsparciem, to ja bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby poświęcić odrobinę czasu na doprecyzowanie i dodefiniowanie celu, tak żebyśmy naprawdę dokładnie wiedzieli, czego szukamy. Tutaj znowu odrobinę bardziej się sprawdza praca pośrednika pracy, czyli określenie celu, dokumenty aplikacyjne, ale również personal branding, czyli taka strategia działań, która ma na celu wypromowanie naszego wizerunku i przedstawienie go naszym odbiorcom i potencjalnym pracodawcom w określonym i takim pożądanym dla nas świetle. Czyli elementem personal brandingu na rynku zawodowym jest na pewno nasza aktywność na przykład na LinkedIn, który jest bardzo ważnym narzędziem poszukiwania pracy, gdzie możemy poza takim skrótem prezentacji naszego doświadczenia się zaprezentować przez pryzmat wydarzeń, w jakich bierzemy udział, albo tematów, na jakie się wypowiadamy. No tutaj zdecydowanie więcej taki profil na LinkedInie jest w stanie powiedzieć o człowieku niż dokument w postaci CV, który jest taką oficjalną formą. LinkedIn też dzisiaj bardzo często jest przez rekruterów wybierane jako pierwsze narzędzie do weryfikacji danego kandydata. W tej strategii jest takie założenie, że klient jest zmotywowany do działania. Niestety nie zawsze tak jest, dlatego suche strategie działania nie zawsze są skuteczne, bo zdarza się tak, mi też się tak zdarzyło, że klient wiedział, co chce zrobić, miał przygotowaną strategię, której nie wdrażał w życie. I to jest właśnie piąty scenariusz, który powoduje, że my nie działamy, nie podejmujemy działań w kierunku wprowadzenia zmiany. I tutaj bardzo ważne jest badanie motywacji i praca coachingowa. W jakim kierunku praca coachingowa? Jeśli klient nie dokonuje zmiany, to jaką ma z tego korzyść? Często klienci na początku się oburzają, kiedy pytamy, co z tego ma, że nie dokonuje zmiany, bo twierdzi, że nic. Ale okazuje się, że jak podrążymy temat, to są z tego jakieś benefity. Na przykład brak stresu jest takim benefitem.
Jeśli określimy, jakie benefity ma klient z utrzymywania tej sytuacji, która jest dla niego niewygodna, wtedy możemy się poruszać w kierunku odkrywania motywacji do zmiany. Co mnie pcha w kierunku zmiany? Co by było inaczej? Co by było możliwe? Czasami nie robię czegoś, bo głęboko wierzę, że jest to niemożliwe, podczas gdy jest to tylko moje przekonanie, więc też praca na przekonaniach ograniczających, też o tym mówiłam, jest w poprzednim cyklu webinariów, jest bardzo, bardzo ważna. Czasami po prostu sami w głowie tworzymy sobie jakieś blokady, które powodują, że nie wchodzimy w etap działania. Więc tutaj zdecydowanie takie w pełnej krasie doradztwo zawodowe i coaching kariery jest najlepszą strategią działania. Pokusiłam się też o takie zebranie różnic w podejściu, jeśli chodzi o pracę pośrednika pracy, a doradztwo zawodowe. I w moim rozumieniu doradztwo jest pojęciem znacznie szerszym, bo jest to proces wspierania klientów, w której sam doradca i jego postawa i podejście też jest narzędziem pracy. Jakie są różnice na poziomie zadań? W pośrednictwie pracy mamy planowanie, podczas gdy w doradztwie zawodowym mamy wyznaczanie kierunku działań, dokąd zmierzam, czyli tutaj już podmiotem jest osoba klienta, która wyznacza ten kierunek i oddaje mu sprawczość. Drugi etap zadań, kroki i harmonogramy, czyli realizacja poszczególnych kroków versus rozwijanie wizji, jak to się wpisuje w moje życie, co też wpływa na zupełnie inną motywację. Trzeci etap zadań, alokacja zasobów, które już są, bo zazwyczaj w pośrednictwie pracy musimy działać szybko, versus otwartość na zdobywanie nowych zasobów potrzebnych po to, żeby zrealizować wizję. Czyli tutaj musimy już liczyć się z tym, że na to będzie potrzeba więcej czasu, być może nawet zasobów finansowych. Skupianie się na wiedzy i na doświadczeniu zdobytej już, czyli tutaj najczęściej wiedza i doświadczenie wyznacza nam bardzo podobną ścieżkę kariery versus pozwalamy sobie na poszukiwanie kreatywnych rozwiązań, których w stresie i presji możemy nie dostrzec, więc tutaj ta wolność tworzenia i kreatywność ogromnie istotna. Jeśli chodzi o sam proces, to pośrednictwo pracy jest procesem, który jest właśnie nakierowany na przywrócenie stabilności albo utrzymanie stabilności, podczas gdy doradztwo zawodowe jest skierowane na wdrożenie zmiany z sukcesem. W pośrednictwie pracy kontrolujemy to, co zostało zrobione versus motywujemy, by zostało zrobione i inspirujemy do tego, żeby przekraczać założone granice, bo ten nasz początkowy plan, z którym zamierzamy działać, może ulec w trakcie naszego działania wielokrotnym zmianom. I to, o czym się mówi w coachingu, jest bardzo częste. Cel będzie ewaluował. Jak to się mówi, droga powstaje, gdy idziesz. Natomiast musisz zacząć iść, żeby ona mogła się dalej zmieniać. I to też jest OK. W pierwszym przypadku mamy delegację odpowiedzialności, w drugim sprawianie, że ludzie biorą odpowiedzialność za swoją zawodową przyszłość. W pierwszym przypadku mamy nastawienie na zasoby ludzkie, a w drugim przypadku na ludzkie zasoby, czyli nastawienie na człowieka. Więc ten drugi scenariusz jest zazwyczaj większym wyzwaniem również w pracy doradcy zawodowego, bo wymaga większego zaangażowania, ale nierzadko również dodatkowych umiejętności. Ale warto temu poświęcić czas. Jeśli zależy nam na skuteczności naszego wsparcia we wprowadzaniu zmian przez naszych klientów. Różne źródła i różne badania potwierdzają, że obawa przed zmianą bywa silniejsza niż potrzeba uznania. Znalazłam, przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, różne badania, ale znalazłam też takie badanie i ankietę prowadzoną wśród Polaków, gdzie na pytanie, czy jesteś w stanie poświęcić rozwój swojej kariery z powodu lęku przed zmianą, niemal 60% ankietowanych
Polaków odpowiedziała, że tak. Czyli ten lęk przed zmianą jest ogromny. Temat zmiany jest dla nas bardzo trudny, a stres z nią związany jest porównywalny nawet do stresu przeżywanego podczas rozwodu albo odejścia bliskiej osoby. Jak sobie spojrzymy na zestawienie tych najbardziej stresujących wydarzeń, to zdaje się, że zmiana pracy plasuje się na właśnie trzeciej pozycji. W związku z tym trzymamy się utartych schematów i miejsc, bo tak jest bezpieczniej i wygodniej. Więc potrzeba nam naprawdę ogromnej ilości motywacji, która ułatwia znalezienie pracy, ale co się okazuje, że istotniejsza jest umiejętność zarządzania negatywnymi myślami podczas tego etapu. Według badań ostry kryzys w procesie szukania pracy pojawia się mniej więcej po 3 miesiącach. A wiemy o tym, że im pracujemy z człowiekiem, który będzie szukał pracy na wyższym stanowisku za wyższe pieniądze, to ten okres, w którym będziemy szukać dla niego pracy, też się wydłuża. COVID też spowodował, że te okresy uległy podwojeniu na przykład. Wcześniej zakładało się, że specjalista szuka pracy 3 miesiące, że menadżer 6 miesięcy, a ktoś, kto szuka pracy na stanowisku dyrektora, nawet do 12 miesięcy. Dzisiaj te okresy nawet wydłużyły się dwukrotnie, więc to też trzeba mieć świadomość. Profesor, zdaniem profesor Ruth Kaffner z Instytutu Technologii w Georgia, poszukiwanie pracy staje się coraz trudniejsze z biegiem czasu. Aby znaleźć pracę, ważne jest dobre zarządzanie czasem i właśnie swoim psychicznym nastawieniem. I w tym pomaga aktywność. I teraz o jaką aktywność chodzi? Nie chodzi o wysyłanie CV i bierne czekanie na odpowiedzi, bo szczególnie wtedy, kiedy te odpowiedzi nie napływają, to jeszcze bardziej negatywnie wpływa na nasze emocje, ale w tym czasie warto pozostać proaktywnym i aktywnym, czyli spotykać się z ludźmi i tam szukać wsparcia. Bezpośredni kontakt z pracodawcami, ale też szukanie pracy przez znajomych okazuje się najskuteczniejszą drogą właśnie w poszukiwaniu pracy. Bardzo pozytywnie wpływa też dobra organizacja pracy przy poszukiwaniu pracy, taki ustalony rytm. Niektórzy poszukujący pracy twierdzą, że szukanie pracy to jest etat właściwie. W tej chwili pracuję z klientką, która no jest w procesie zmiany, takiej trochę narzuconej, a trochę dobrowolnej, bo postanowiła rozstać się z obecnym pracodawcą, licząc na to, że w krótkim okresie znajdzie pracę. No i właśnie wczoraj dostałam od niej maila z taką informacją, że jest wykończona szukaniem pracy, ponieważ poświęciła na to 6 godzin. Tak to właśnie wygląda i też uświadomianie klientów, że tak to wygląda, jest naszą rolą, żeby było wiadomo, żeby nie było rozczarowań, że to jest zbyt ciężkie. I dlatego właśnie ten przejście przez zmianę to jest bardzo wymagający proces, który wymaga bardzo często wsparcia zewnątrz, wsparcia od nas. Chciałam Państwu zaprezentować jeszcze jeden model przechodzenia przez proces zmiany, który jest właściwie składową kilku metodologii badań. On jest opracowany na bazie doświadczeń osób z terminalnymi chorobami, czyli takimi, które mierzą się z diagnozą zagrażającą życiu. Natomiast bardzo szybko odkryto, że właściwie ten sam model dotyczący zmiany ma zastosowanie do wszystkich zmian, z jakimi się spotykamy w życiu. Został on uzupełniony o strategię wsparcia ludzi w zmianie przez moją serdeczną koleżankę i mentorkę Anię Dobieszewską-Poświatę, więc jest to trochę autorski model, którym się z Państwem chcę podzielić. I teraz tak, jeśli przechodzimy przez zmianę, to pierwszym etapem jest zaprzeczenie. Zaprzeczanie, czyli tutaj nie chcę widzieć, że zmiana, przez którą przechodzę, jest konieczna. W kontekście zawodowym, co tutaj będziemy słyszeć od klienta?
Nie, no ta praca nie jest taka zła. Ona właściwie to jest okej. Okay. Wytrzymam jeszcze trochę, jeszcze rok. Teraz sytuacja na rynku jest słaba, bo jest COVID, więc nie potrzebuję teraz zmiany. To nie jest dobry moment. Kolega zmienił pracę, ale niestety źle na tym wyszedł, więc to jest bardzo prawdopodobny scenariusz. Ja zostanę tutaj, gdzie jestem. Więc tutaj na tym etapie zaprzeczania mamy dosyć duże zaangażowanie, jak widzimy tą niebieską linię, bo to zaangażowanie jest trochę w zamalowywanie rzeczywistości. I teraz jak najlepiej zadbać o ludzi na tym etapie? Informować to jest bardzo dobra strategia działania. Czyli tutaj nasza rola to jest pokazywanie prawdziwego, pozbawionego emocjonalnego zabarwienia obrazu sytuacji, tak aby człowiek jak najszybciej rozstał się ze swoją iluzją i zmierzył z realiami. Czyli celem tego procesu zaprzeczania jest zbudowanie poczucia, że zmiana jest potrzebna, a czasami nawet konieczna. Zdarza się, że mi się zdarzyło osobiście, że przychodzi do nas po poradę zawodową ktoś, kto nam sygnalizuje, że potrzebuje zmiany. Ale w trakcie pracy albo sam przekonuje, że zmiana nie jest dobrym pomysłem, albo na przykład po dwóch sesjach przestaje do nas przychodzić na spotkania. I tutaj dobrym narzędziem pracy z klientami są tak zwane mocne pytania, czyli takie pytania, które sięgają do sedna i przecinają jak nóż tą powłokę pozorów, w którymi się otacza klient. Jeśli chodzi o sam etap zaangażowania w zmianę, to trzeba dążyć do tego, żeby maksymalnie skracać etap zaprzeczania, bo tutaj nie ma szansy pojawić się działanie w kierunku zmiany. To jest fokus na wyparcie, na zaprzeczanie. To nie ja, zmiana mi nie jest potrzebna. Mimo że na przykład wszyscy wokoło widzą, że taka zmiana jest potrzebna albo wręcz konieczna. Drugi etap to jest opór. Opór może być czynny, czyli świadomie nie podejmuje działań albo odkładam je w nieskończoność, zrobię to jutro albo od nowego roku, zacznę szukać pracy, albo bierny, czyli teraz nie miałem czasu, miałem to zrobić, ale byłem bardzo zabiegany, nie miałem na to czasu. No i tutaj trzeba się zastanowić, dlaczego ludzie stawiają opór. No, dlatego, że boją się zmian, boją się też, że ich stan się pogorszy. No a tutaj przy zmianie nigdy nie mamy gwarancji, że ta nowa opcja będzie zawsze lepsza. Boją się, że w zmianie stracą coś, co jest dla nich ważne. Więc tutaj znowu wracamy do pracy na wartościach, żeby sobie uświadomić, co jest dla nas ważne i czy ta zmiana, którą chcemy dokonać, ona będzie walką o nasze wartości, czy będzie właśnie stratą na naszych wartościach. Na tym etapie oporu bardzo spada efektywność, jak widzimy. Dlatego nie wolno tego etapu na siłę skracać, bo jeśli skrócimy go na zbyt szybko i powierzchownie przejdziemy przez opór klienta, wtedy najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest powrót do etapu numer jeden. Czyli to jest wtedy, kiedy klient działa w oporze i pchamy go na siłę do podjęcia działania i on przestaje się pojawiać na naszych sesjach. Po prostu, co oznacza, że wszedł w fazę zaprzeczenia z powrotem. I tutaj najlepszą strategią działania z klientem jest, nie chce się kliknąć, jest inspirowanie. Inspirowanie za pomocą oczywiście technik coachingowych, które bardzo serdecznie polecam. Jeśli klient nam mówi, nie zrobiłem tego, bo nie miałem czasu, pytamy, co konkretnie byś zrobił, gdybyś ten czas znalazł? I co by było wtedy możliwe, i dlaczego to jest dla ciebie ważne? Czyli trochę przedstawiamy klientowi taką wizję, gdyby tak się stało i gdyby tego dokonał, mając nadzieję, że to wzbudzi jego motywację. Trzeci etap przechodzenia przez zmianę to jest etap prób.
To również jest etap takiego zawahania i niskiej efektywności, bo, no bo próby mają do siebie to, że mogą być udane albo mogą być nieudane. I tutaj klienci bardzo często potrzebują wsparcia, szczególnie w tym drugim przypadku, kiedy próbują i coś się nie udaje. No i tu potrzebują wsparcia, żeby nie zaniechać tego próbowania. Takiego wsparcia z mówieniem, że nie ma w tym nic złego, że tym razem się nie udało. Więc najlepszą strategią działania jest tutaj motywowanie, czyli często się mówi, chociaż spróbuj albo spróbuj jeszcze raz, bo próby mają też to do siebie, że zaczynają się po pewnym czasie udawać, więc kiedy próba się udaje, zaczyna rosnąć efektywność i rośnie nasze zaangażowanie i tu pojawia się już etap czwarty, czyli prawdziwe zaangażowanie w zmianę, więc tutaj pracujemy głównie nad docenianiem i nagradzaniem klienta za próby i podjęte działania. I to jest taki etap, na którym klient już dosyć dobrze funkcjonuje w zmianie i przestaje potrzebować wsparcia. I właściwie o to chodzi w naszej pracy, żeby pracować z klientem tylko do tego momentu, kiedy on już jest w pełni samodzielny i może działać sam. Bardzo ważne jest też uświadomienie klienta, że przechodząc przez zmianę może on doświadczać tych czterech etapów, bo jeśli nie jest świadomy, to może po prostu się poddać w przeddzień osiągnięcia sukcesu. Więc to znajomość tego modelu i dla nas, dla naszej pracy, ale też dla naszych klientów myślę, że robi różnicę. Praca ze zmianą to praca z ludzkim potencjałem, tak w pracy, jak i w życiu. I zmaganie się z celem zawsze oznacza zmaganie się z własnymi słabościami i pokonywanie samego siebie. Warto tutaj zwrócić uwagę na przykład na badania dotyczące zmiany diety. Znalazłam takie badania prowadzone przez ekspertów, którzy się specjalizują w pracy nad motywacją. Opublikowane badania miały dotyczyć właśnie diety i brały w nim udział kobiety, deklarowały chęć spożywania większej ilości warzyw i owoców w swojej diecie. To badanie trwało 24 miesiące i teraz co się okazało? Że osoby, które zostały wyposażone w umiejętności i wsparcie, które miały podtrzymać zmianę działania, czyli zmianę stylu życia, na końcu tej drogi, czyli po 24 miesiącach, były zdecydowanie bardziej skuteczne niż ci, którzy tylko sobie postanowili, że takiej zmiany dokonają i nie mieli ani narzędzi, ani wsparcia z zewnątrz. Co ciekawe, rozjazd między tymi badanymi pojawił się właśnie po okresie 3 miesięcy. Więc 3 miesiące to jest rzeczywiście taki okres, po którym albo będziemy potrafili podtrzymać swoje działanie, albo nie wiedząc, że to jest dość zdradliwy moment, ulegniemy pokusom i zaprzestaniemy działać i zawrócimy z naszej drogi. Więc tutaj tą naszą rolą jest to uświadomienie, że tak wygląda proces i trzeba na to uważać. Więc musimy klienta motywować i inspirować. No właśnie, i teraz w jaki sposób inspirować klienta? Pytanie do Państwa, co Państwa bardziej inspiruje? Czy wizja, czy lista zadań do wykonania? Co bardziej inspiruje? Lista. Lista. Pani Stanisławo, to oznacza, że Pani ma dosyć mocną wewnętrzną motywację. Lista zadań dla Pani Ilony również. Tutaj chcę przytoczyć Państwu taki cytat profesora Johna Kottera z Harvard Business School, który powiedział, że ludzie zmieniają sposób postępowania nie dlatego, że przedstawia im się analizę wpływającą na ich rozumowanie, ale dlatego, że odkrywa się przed nimi pewną prawdę, która zmienia ich uczucia.
Tutaj uczucia mają ogromne znaczenie. Więc z jednej strony lista zadań, natomiast to, w jaki sposób my się czujemy z tym zadaniem do wykonania, też ma ogromne znaczenie. Chcę Państwu pokazać fragment filmu. Pani Elżbieta pisze, że czasem lista, czasem wizja, a czasem jedno i drugie, dokładnie. Fragment filmu, który pokazuje dobitnie przykład skuteczności takich działań tylko i wyłącznie analityczno-rozumowych oraz takich, które odwołujących się do prawdy o kimś i do uczuć tej osoby. Nie wiem, być może mieli Państwo szansę obejrzeć ten film, jeśli nie, to bardzo polecam. Tytuł filmu to jest W chmurach z Georgem Clooneyem, który w tym filmie gra rolę osoby, która zajmuje się zwalnianiem pracowników z pracy. Podczas tej sceny towarzyszy naszemu bohaterowi młoda asystentka, taka bardzo nastawiona na te umiejętności analityczno-rozumowe, no i właśnie która z tych strategii będzie skuteczniejsza w rozmowie z klientem. Ja chcę też Państwa bardzo przeprosić, bo pojawiają się w tym fragmencie niecenzuralne słowa, natomiast te niecenzuralne słowa oddają też prawdę takich momentów i sama się z tym wielokrotnie przekonałam, że tutaj emocje po stronie klientów bywają różnie, natomiast wciąż uważam, że wartość tego fragmentu jest bardzo duża, więc przestaję rozmawiać i włączam Państwu film. Co mam im powiedzieć? Nie docenia pan pozytywnego wpływu zmiany na pańskie dzieci? Pozytywny wpływ? Zarabiam 90 tysięcy rocznie. Zasiłek to ile? 250 tygodniowo? To ma być ten pozytywny wpływ? Będziemy ze sobą bliżej, bo jak przestanę płacić hipotekę, przeniesiemy się do jebanej kawalerki. I będę spędzał więcej czasu z córką, bo jest chora na astmę, a nie będzie mnie stać na lekarstwa. Badania wykazały, że dzieci w stresie lepiej się uczą. Tak odreagowują. Pierdol się. To od moich dzieci. Chciałbyś, żeby cię podziwiały? Zawsze chciałem. Wątpię, aby tak było. Masz mnie pocieszać, dupku. Nie jestem terapeutą. Obudź się. Czemu chłopcy uwielbiają sportowców? Bo pieprzą modelki. Nie, za to my ich kochamy. Chłopcy ich uwielbiają, bo realizują swoje marzenia. Nie umiem grać w kosza. Ale gotować tak. O czym ty mówisz? Na studiach miałeś zajęcia z kuchni francuskiej. Większość studentów robi w KFC. Ty harowałeś w Piccatore. Po studiach przyszedłeś tutaj. Ile ci dali za porzucenie marzeń? 27 tysięcy dolarów rocznie. Kiedy chciałeś to rzucić i zacząć robić to, co lubisz? Dobre pytanie. Znam facetów, którzy całe życie pracują w jednej firmie. Dzień w dzień podbijają karty. Ani przez chwilę nie są szczęśliwi. Masz wielką szansę, bo możesz się odrodzić. Jeśli nie dla siebie, zrób to dla swoich dzieci. Jeszcze raz bardzo przepraszam, że padło tutaj tyle niecenzuralnych słów, ale tak jak mówię, to jest prawda o tym etapie, szczególnie kiedy zmiana jest narzucona. I tutaj doskonale widzimy, w jaki sposób prezentuje się ta pierwsza faza wchodzenia i zaangażowania w zmianę, czyli faza zaprzeczania. Co więcej, ta krótka scena we wspaniały sposób pokazuje, w jaki sposób ta strategia działania i lista zadań do wykonania
wykonania może powodować, że to zaprzeczenie klienta albo się wydłuży, podczas gdy mamy je skracać, albo on nie będzie po prostu chciał z nami rozmawiać. Więc tutaj właśnie odwołanie się do emocji, do marzeń, okazuje się, że jest w stanie osiągnąć dużo, dużo lepszy skutek. Chciałam Państwu jeszcze na koniec dosłownie pokazać, jak wygląda słowo kryzys w języku chińskim. A mianowicie ono się składa z dwóch znaków. Pierwszy z nich oznacza niebezpieczeństwo lub zagrożenie, natomiast drugi oznacza nowy początek drogi albo szansę. I znów klienci czasami potrzebują przerobić tą pierwszą część, czyli być w oporze i być w zaprzeczeniu, oswoić się z nią, by zacząć patrzeć na swój kryzys, na swoją zmianę jako na szansę. Tak jak to wspaniale zrobił, analizując portfolio i dokumenty swojego klienta George Clooney. Tutaj my też musimy się wykazać naprawdę przenikliwością, żeby umieć wyłuskać z doświadczenia klienta to, czego on sam nie widzi i o czym zapomniał być może, a kiedyś o tym ma. Dlaczego to jest ogromnie istotne? Bo w czasie kryzysu ludzie często są zagubieni, są zalęknieni i są bardzo, bardzo podatni na sugestie. Dlatego jak im zasugerujemy tylko plan działania, to oni prawdopodobnie spróbują go robić. Potrzebują natomiast czegoś więcej niż tylko informacji, bo potrzebują od nas emocjonalnego prowadzenia. Dlaczego? Bo informacje prowadzą do wniosków. I oni z tymi wnioskami mogą żyć, natomiast to emocje prowadzą do działania, a nam zależy na tym, żeby ta zmiana, którą zaplanujemy razem z klientem, ona się po prostu ziściła. Więc z trzech etapów, gdybym miała określić pracę doradcy zawodowego, powinna się składać nasza praca. Powinniśmy takie trzy cele sobie stawiać. Po pierwsze, tworzenie wizji. Po drugie, określenie strategii działania, ale trzecie, nie mniej ważne, często pomijane, wzbudzanie motywacji, bo tylko te trzy elementy są w stanie zagwarantować, że ta zmiana będzie skuteczna. Na koniec cytat. Mimo że zmiana jest trudna, ja swoim klientom ten cytat bardzo często pokazuję. To jest cytat z Winstona Churchilla. Jeśli idziesz przez piekło, nie zatrzymuj się. Tylko idź dalej. Wszystko mija, nawet te trudne chwile i ważne jest właśnie, żeby przejść przez etap zaprzeczenia i oporu, dojść do prób, a potem do prawdziwego zaangażowania w zmianę. Bardzo Państwu dziękuję. Chciałam zapytać, czy są jakieś pytania, albo może ktoś z Państwa chciałby się podzielić swoim doświadczeniem, albo innym spojrzeniem, albo nie zgodzić by się ktoś z Państwa chciał ze mną. To teraz jest właściwy moment. Patrzę na czat. Na czacie cisza. Jak rozumiem, jestem dużo mniej atrakcyjna niż piątkowe popołudnie na zewnątrz. Zachęcam Państwa ewentualnie do kontaktu. Bardzo dziękuję Pani Ilono. Tradycyjnie, jeśli byliby w stanie Państwo poświęcić jeszcze minutkę, to byłabym zobowiązana za odpowiedź w anonimowej ankiecie. Co by się Państwu jeszcze przydało? To jest dla mnie naprawdę wspaniałe źródło i kopalnia pomysłów do moich webinariów. Już dzisiaj Państwa serdecznie zapraszam na wtorkowe spotkanie, gdzie będziemy rozmawiać o diagnozie predyspozycji, a w kolejny piątek o konstruowaniu CV. Więc bardzo serdecznie dziękuję i życzę cudownego weekendu. Oby ta wspaniała pogoda się utrzymywała coraz dłużej. Jeśli Państwo będą mieli pytania, można do mnie pisać również na maila. Bardzo serdecznie dziękuję.